moi kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy środę. Słuchajcie, kręcę. Stasiek znalazł flet. I teraz czuję, że będę miała nieźle grane. Ja od rana posprzątałam sobie dom. Musiałam się na chwilę rozłączyć i zabrać Staśkowi tego fleta, chociaż na chwilę, jak tutaj do was mówię, bo przecież to strasznie irytujące. Jakbym coś takiego oglądała i w tle miała takie gwizdanie, to chyba bym jak najszybciej włączyła, ale wy nie wyłączajcie, już nie będzie tego dźwięku. No i tak, i mówiłam o sprzątaniu, więc a propos tego sprzątania, chciałam wam pokazać, jak to wszystko się skończyło. Proszę bardzo, salon wygląda tak, wyjęłam im namiot, który był też na szafie, stwierdziłam, żeby się pobawili, no ale cały czas go zawalają, bo wpychają tu wszystkie kołdry i koca, powtarzam 4 razy, żeby tak nie robili, bo to wszystko runie. Stasiek je, o, rogala z piekarni, bo rano jeszcze była, musiałam jechać szybko na pocztę. No i tak to wszystko się prezentuje. Bałagan niesamowity, więc chłopcy, prosiłabym o posprzątanie tego, żeby było tak ładnie jak wcześniej. Jeszcze tutaj na chwileczkę postawię sobie aparat. Jestem ciekawa, czy wy już pochowaliście wszystkie ozdoby świąteczne, tak jak ja wam mówiłam chyba wcześniej we vlogu, w którymś tam. Choineczkę już rozebraliśmy, ale na przykład tak jak samochód, ten taki z choinką świąteczny, choinkę, gwiazdkę, reniferka, jeszcze zostawiłam na komodzie, jeszcze pewnie troszeczkę postoją, jest zima, moim zdaniem to też jest taki akcent troszeczkę zimowy w domu, więc jeszcze nie wiem, troszeczkę postoją, co? Jak widzicie, chłopcy byli wczoraj u fryzjera, o, jak na siebie się tak nie układają jak Staśkowi, o, i chłopcy są obcięci już, grzyweczkę mu zostawiłam dłuższą, w ogóle mieliśmy zapuszczać, tego nie można, koń, w ogóle mieliśmy zapuszczać włosy, ale no, tyle z tego wyszło, pojechaliśmy na bilans 2-latka i jeden i drugi został ostrzyżony, tak? No, żeby nie leciała też ta grzywka w oczy. A chciałam tak Ignasiowi bardzo zapuścić, bo on tak ładnie wygląda na tych vlogmasach rok wcześniej. Zobaczcie sobie na czołówce, jakie miał słodkie włosy, jak wyglądał takim normalnie wycałować. A jak ma takie krótkie, to po prostu chłopak taki duży, jakby miał jeść, nie wiem, do drugiej klasy podstawówki. A Stachu, pokażesz się? Jak ty jesteś obcięty? Ty to rogala wcinasz? Aż ty. Aż ty. Co to? Rogal. A na bilansie wszystko ok. Stasiu pięknie się rozwija. Jest dużym, ślicznym chłopcem. Kochani, w kolejnym dniu my właśnie idziemy na podwórko troszeczkę poddychać świeżym powietrzem, a nie idziemy dalej, ponieważ źle się czuję, strasznie mi się kłuje w głowie od 2 czy 3 dni i nie chcę, wiecie co, gdzieś się z nimi zapuszczać, bo nie wiem jak to będzie, więc chłopcy idą sobie troszeczkę tutaj pobiegać, ponieważ jest piękne słoneczko i Zarkę słyszę, o. Przepraszam, ogólnie mam tutaj pastę, bo mi wyskoczyło zimno, którego po prostu nienawidzę, no lepiej zimno niż być chorym i leżeć w łóżku, więc mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, przepraszam, no myślę, że to jest taka w miarę normalna rzecz, której nie unikniemy, bo jeżeli chcę, żeby mi trochę wysuszyło, żeby mi zniknęło, no to muszę coś z tym działać. Zarka tutaj się wygłupia. Jak wrócimy do domu, to myślę, że odpowiem wam na kilka pytanek właśnie z Q&A. Ponieważ było ich bardzo mało, praktycznie w ogóle pod filmem ostatnim nie zadawaliście, na Instagramie było ich kilka, więc odpowiem wam tutaj, a przeważnie były pytanka o remont u góry. Że już mamy dzisiaj 3 dzień vlogowania, coś mi ostatnio to zupełnie nie idzie, a wiem, że miałam wam odpowiedzieć na pytania, więc na pewno już dzisiaj dokończymy tego vloga i wam odpowiem na kilka z tych pytań, tak jak mówiłam, ich jest niewiele, więc odpowiem we vlogu. Tutaj Stachu, czy tam właśnie płcia, opowiadaliśmy sobie, co i jak tam w tej książeczce się dzieje, różne dźwięki. No i tyle. A w tle leci Juchu na ratunek. Nie, jak się nazywa ta bajka? Kup mi taki dom. No dobra.
No, pan też nam właśnie kładzie kafelki w łazience u góry, ale więcej nie będę wam mówić, bo są pytania również o górę skierowane, co tam będzie i w ogóle, więc wszystko wam opowiem. Kochani, jesteśmy w kuchni, ponieważ będę chłopcom robiła galaretki, tylko gdzie one są? O, tutaj kupiłam w Biedrze, są chyba dwie w opakowaniu, wiśniowe. Oni bardzo lubią i czasami nawet jak wstygnie, to sobie chcą wypić, wiecie, za taką zwykłą, nie do jedzenia, tylko taką bardziej do wypicia. Więc teraz zrobię im taką jedną galaretkę. O, do roboty. O. Dawida mama kupiła mi pączuszka właśnie i chłopakom stofi, tak się zasłodziłam, że wam mówię. Dobra, bierzemy się do roboty, a te muszki, owocówki nadal latają. Działa to, ale no nie aż na taką skalę jak po prostu u nas, to jest ich pełno dram. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś dobre sposoby oprócz tego, co wam mówiłam w ostatnim vlogu, to piszcie mi w komentarzu. Będę korzystać i będę tępić te dziady, bo normalnie wszędzie ich pełno. Dobra, no i galaretki już gotowe, teraz muszą wystygnąć. Wczoraj u nas była straszna mgła. Jak rano wstaliśmy, no to wiadomo, ona opadła, był przymrozek i zamroziło. I był szron taki, naprawdę pięknie to wszystko wyglądało. W końcu jak taka, wiecie co, zima. I Ignaś do mnie, mama, idziemy na odwrót lepić bałwony. Ja mówię, że no nie da się niestety z tego, ale miał taką frajdę, jak zobaczył i właśnie chciał iść lepić bałwany, porzucać się śnieżkami na sanki, wiecie o co chodzi. No a tutaj jednak czar pryzł i niestety. Dobra chłopcy, a muszę wsunąć miejsce. Dobrze kochani, chłopcom dałam klocki, te większe, nie Lego tym razem. I się bawią, więc ja odpowiem na te kilka pytanek. Tylko muszę znaleźć pierwsze. I pierwsze było, jak remont u góry, więc idzie pełną parą. Nawet teraz pan tam nam dokańcza łazienkę. I powiedz proszę, jakie pomieszczenia tam będą, jeżeli możesz. Rzeczywiście, że mogę. Będzie pokój Ignasia, będzie pokój Stasia, będzie łazienka, no wiadomo, taki przedpokój, ale wiecie, nie wiem jak to nazwać. Salon. Sypialnia, ale ona jest duża, więc jak salon. I taka mini garderoba, ale to naprawdę na jakieś takie bardzo małe rzeczy, na jakieś buty, czy na jakieś, wiecie co, sukienki. To nie jest jakaś duża, tylko takie malutkie, 2x2 tak naprawdę. Więc takie pomieszczenia będą. Za czym najbardziej tęsknisz, ale najbardziej to tęsknię za moim tatą, wiadomo. A tak to raczej nie. Chyba, że chodzi o to, że przed tym jak byłam dzieciaki, no to wiecie, takiego spontana, takiego jechania gdzieś, też umówienia z kimś, albo wyjście na jakąś imprezę, zawsze coś trzeba kombinować po prostu, żeby był ten czas, albo żeby miał kto zostać z dziećmi. Więc tak, to było kolejne pytanko. Czy planujecie w tym roku jakiś wakacyjny wyjazd? Czy jeszcze go żałujesz? Raczej nie ma takich rzeczy. A, no, żałuję, że nie zrobiłam, jak miałam 18 lat, prawo jazdy, że miała już święty spokój, bo kolejne pytanie to jest, czy w tym roku planuję zrobić prawo jazdy? I to się okaże. Chciałabym i myślę, żeby równo z Zuzią właśnie pójść, będzie nam po prostu łatwiej, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A czy planujemy wyjazd wakacyjny? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy jak ten remont. Wiadomo, że na to też trzeba mieć kasę. I tak. A dajcie znać, czy wy macie już jakieś plany na wakacje i czy wiecie, gdzie jedziecie w tym roku. Oj, chłopcy, bo nic nie będzie słychać. Jakie polecasz kanały? Ja ogólnie teraz bardzo mało oglądam kanałów, naprawdę bardzo mało, jakoś nie mam na to czasu, ale już wiele razy o tym mówiłam i jakoś tak nie zmieniam tych kanałów, które oglądałam wcześniej. Będziesz pokazywać pokoje chłopców, jasne, że tak, będziemy pokazywać, jak będą się bawić w ogóle, room tour, na pewno zrobi jednego, później drugiego, więc o to nie musicie się martwić, wszystko będzie pokazywane. I czekajcie. Co sądzę o Agnieszce z kanału Nessie? Agnieszkę bardzo lubię, Agnieszka jest bardzo, bardzo sympatyczną i taką ciepłą osobą i pozdrawiam cię kanał z tego miejsca i właśnie polecam też Agnieszki kanał, kto jeszcze nie zna. Oglądasz vlogi Angiax? Oglądam, bardzo lubię ich vlogi, fajnie podróżują, teraz właśnie czekają na dziedziusia, więc to jest takie naprawdę bardzo, bardzo fajne i miłe do oglądania. Vlogmasy też również Angeliki lubię. Jeszcze mam jakieś pytanko?
Jeszcze jedno, chciałam ci powiedzieć, że jesteś najlepszą youtuberką, jaką oglądam. Dziękuję bardzo, bardzo wysyłam buziaki. Strasznie miło mi jest czytać takie wiadomości od was. Czy kiedyś nagrasz film ze swoim narzeczonym? Na ten moment nie. Dawid nie chce nagrywać, nie chce się pokazywać. Czasami może gdzieś tam mignąć, ale ma nic więcej. Czasami on nawet o tym nie wie, że gdzieś mi tam mignie w filmie. Więc tak, to chyba było na tyle. Jeszcze zobaczę szybciutko na YouTubie, czy są jakieś pytanka i przepraszam za te hałasy, ale no zobaczcie sami. Zabawa trwa na całego. Pytałam komentarze, na jakie jeszcze odpisać, ale na YouTubie pojawił się jeden, czy mamy ślub i kiedy planujemy, więc nie mamy ślubu i na ten moment nie planujemy. I tutaj jeszcze Marta napisała mi, że ma jutro, czyli 18 stycznia swoje 18 urodziny, więc z tego miejsca, kochana, chciałam ci życzyć wszystkiego najlepszego. Wysyłam buziaczki i pozdrawiam bardzo serdecznie. To wszystko, kochani, jest do pozbierania i do przebrania, bo widzę, że pomieszali mi Lego razem ze zwykłymi klockami. Ja widziałam to Lego, to mi się pomyliło z Lego, ale gdzieś tu jest też, też są klocki. No, a więc ja za sekundkę, jejku, nie mogę iść z tych moich włosów. Ja za sekundkę idę do kuchni i będę robiła już ciasto na pizzę, żeby sobie powolutku wyrastało. Kochani, ja chciałam się z wami już pożegnać, dziękuję serdecznie za oglądanie, wysyłam buziaki, trzymajcie się, miłego dnia, pa!